Dzień dobry Państwu. Jako pierwsi podajemy informacje. Będą przekazywane znaleziska historyczne. Rozgorzał nam historycznie Kołobrzeg, no i mamy tego efekty. Robert Madziarz ma gościa specjalnego, starostę kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego. Patria Kolbergensis przekazuje właśnie to, co znalazła pod Kołobrzegiem. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Dziękuję za zainteresowanie mediów również tą sytuacją. Dziękuję panu staroście, że zagościł w naszym muzeum. Drodzy państwo, w zeszłym roku dokonaliśmy odkrycia nieznanej do tej pory fortyfikacji ziemnej po żołnierzach 1. Pułku Legii Poznańskiej, księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego. Ponieważ badania, które przeprowadziliśmy, przyniosły nam owoc w postaci kapitalnych zabytków związanych z Polakami na tej ziemi, po rozmowach z panem starostą, zainspirowałem się tym myślą, tą, którą powiedział mi kiedyś mój przyjaciel Boguś Wołoszański, tak? Powiedział, macie świetnego starostę, który wykazuje szczególną dbałość o kulturę w historii miasta Kołobrzeg. W związku z tym zwróciłem się do pana starosty i podjęliśmy wspólnie decyzję, ażeby te rzeczy, które wykopaliśmy, przekazać do drugiego co do wielkości Muzeum Oręża Polskiego w Polsce, tak? Jest to muzeum, które mamy w Kołobrzegu, jesteśmy z tego dumni. No a pan starosta jest tym organem zwierzchnim muzeum, dlatego też cieszę się, panie starosto, i dziękuję, żeście chcieli przyjąć te rzeczy, tak? Natomiast też, jeśli można, dodam, że Muzeum Oręża Polskiego również prowadziło w zeszłym roku badania wokół amfiteatru obecnego, tak? Czyli twierdzy Wilczego Szańca, który był tam przez Polaków oblegany, i tak też badania Muzeum Oręża Polskiego, jak również nasze, dają potężny obraz taki, jeżeli chodzi o samą sytuację wojsk polskich księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego wokół Kołobrzegu w roku 1807. Panie starosto, za chwilę premierowo podamy, jakie eksponaty zostały przekazane, a teraz no, pora na refleksję, czyli polityka historyczna przez pana prowadzona przynosi owoce i to coraz większe, bym powiedział. Ile tych znalezisk jeszcze w Kołobrzegu pan się spodziewa? No, to jest wielka kopalnia tutaj. Jesteśmy miastem historycznym o tradycji ponad tysiącletniej, gdzie takie ślady możemy znaleźć. Uważam, że jeżeli będziemy je znajdywali dzięki takim pasjonatom jak Robert, mówię celowo Robert, bo zaliczam Roberta do grona swoich dobrych kolegów i znajomych. Stąd też bardzo serdecznie chciałbym podziękować za to, że swój wkład, swoją pracę, swoje zaangażowanie, swój czas poświęcił w ten sposób, że znalazł te rzeczy. No i dzisiaj mógłby generalnie trzymać gdzieś tutaj we własnym muzeum, gdzie są powiedzmy te warunki lokalowe troszeczkę mniejsze i są mniejsze możliwości, ale podjął decyzję o przekazaniu ich i pokazaniu tego szerszej ilości osób, czyli naszym kołobrzeskim muzeum. Kwestia jest tego typu, to co powiedział Robert, muzeum dzisiaj jest drugie co do wielkości, ale nasze aspiracje są takie, abyśmy w przyszłości stali się takim muzeum pierwszym i wszystko na to wskazuje, że taką szansę mamy poprzez kolejne pozyskiwanie zabytków tych mniejszych, bo to będą guziki, elementy uzbrojenia, czyli rzeczy, które będziemy pokazywali w gablotach, ale również to, co się dzieje w Kołobrzeskim Muzeum, czyli schrony atomowe w Podborsku, hangar lotniczy w Rogowie, czy też baterie artylerii stałej w porcie wojennym. Liczymy też tutaj na pomoc Roberta w zakresie tego projektu, który będziemy realizowali latem tego roku, czyli badania archeologii podwodnej. Tak jak Państwo wiedzą, uzyskaliśmy kwotę blisko 100 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury na te badania i latem tego roku chcemy te badania rozpocząć. To też w dużym stopniu tutaj pogłębi naszą wiedzę historyczną z zakresu tego, co się w Kołobrzegu działo, bo był to przecież port, który funkcjonuje tutaj kilkaset lat, a my będziemy badali redę tego portu. Jeszcze raz serdecznie chciałem Robertowi podziękować za jego zaangażowanie, wkład. Wydaje mi się, że możemy dzisiaj Państwa zaprosić za parę tygodni na takie uroczyste otwarcie tej wystawy. Pokażemy, co ziemia kołobrzeska kryje i co jeszcze tutaj w Kołobrzegu można w jego okolicach znaleźć. Za dary dziękował starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski. Wracamy do rozmowy z osobą, która prowadziła znalezisko i która przekazuje, powiedzmy, co Robert, tak? Bo już się dobrze przyjaźnimy, co będzie teraz się znajdowało już nie w Patrii Kolbergensis, tylko w Muzeum Oręża. To znaczy tak, mamy przede wszystkim rzecz, która bardzo nas wzruszyła podczas samej tej eksploracji, mianowicie guziki, których świat do tej pory nie widział, guziki numerowane numerem 1. Są tam również guziki stricte napoleońskie, tak? Wojsk napoleońskich, które są wykonane z mosiądzu, z brązu, bogate. Nasze polskie guziki biedne,
Tak, to była formacja, która w naprędce powstawała, kiedy Napoleon wezwał Wielkopolan do powstania, tak, w województwie gnieźnieńskim, odlewane sceny. Do tego znaleźliśmy również monety, są to monety tak zwane żołdowe, trzy groszówki srebrne, datowane, najmłodsza z nich jest na 1804 rok, czyli analogicznie one wskazują na okres stacjonowania tejże jednostki w tym miejscu. Są fragmenty uzbrojenia, fragmenty broni, drobiazgi, różne przedmioty osobiste żołnierzy, tak. Dużo kul muszkietowych, ale też to, co na co zwracał uwagę pan profesor podruczny, który tutaj był, największy autorytet w Polsce chyba w tej chwili, jeżeli chodzi o twierdze, fortyfikacje, są to okapki ołowiu, które też świadczą o stacjonowaniu wojsk, tak, o tym, że one nie w tym miejscu nie walczyły, one tam stacjonowały, one walczyły w innych miejscach, stamtąd one wyruszały, tak, do boju. Natomiast największą, myślę, ciekawostką jest fakt, że rzeczywiście wiedzieliśmy, że w tym miejscu, w tej części Lasu Kołobrzeskiego stacjonował pułk Legii Poznańskiej, natomiast nie wiedziano dokładnie, które jest to miejsce, tak? Nie wiedziano do tej pory, świat nie wiedział, że była tam przypuszczalnie nie wykończona przez tych żołnierzy jeszcze fortyfikacja ziemna. Znaleźliśmy tam, drodzy Państwo, wały ziemne, tak? Fosy, tak zwane przedpiersie, czyli to, co żołnierze z fosy, ten urobek ziemny wyrzucali w stronę fortyfikacji, przedpiersie chroniło pierś żołnierza, tak? Żołnierz oddawał strzał, cofał się do wnętrza fortyfikacji, tak? Nie było jego widać wówczas, tak? Bo tam był teren zaniżony. Fortyfikacja jest. Ja myślę, że też tutaj się będziemy z panem Tomaszem, z panem starostą rozmawiać na ten temat, ażeby również to miejsce jakoś tam fajnie oznaczyć, tak? Żeby pokazać wszystkim, tak? Ostatnia rzecz, jeśli można. Nazwaliśmy roboczo to miejsce Fortem Sułkowskiego, dlatego że jeden Fort Sułkowskiego istnieje, tak? Jest to miejsce w Kairze, gdzie zginął Józef Sułkowski, wybitny adiutant Napoleona, najwybitniejszy, tak? Natomiast drugi Fort Sułkowskiego mamy w Kołobrzegu, tak? Reszta wiadomości za jakiś czas. Musimy budować napięcie. Dzisiaj wam serdecznie dziękuję za to, że premierowo możemy o tym powiedzieć. Materiał na antenie Radia Kołobrzeg, jak państwo słyszycie, a zapis filmowy w zaprzyjaźnionym portalu dygowo.pl, czyli dokładnie Marek, ale gmina Dygowo. I tam zobaczycie, jak jest to uwiecznione, sfilmowane na zbliżeniach. Obejrzycie sobie dokładnie. A panom dzisiaj serdecznie dziękuję za... Dzięki.